pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami, czyli ekoterrorystami również. Godzina dla Ziemi. Nie, to nie jest godzina dla Ziemi, to jest produkt. To godzina dla speców od marketingu. Produkt, który niestety bardzo dobrze się sprzedaje. Produkt dla ludzi, którzy zamykają oczy na istotne problemy i myślą, że uczestnicząc w takiej akcji, zmienią świat na lepsze. Dlatego najpierw mały wstęp o ekoterrorystach, a o energetyce będzie na końcu. Show business. Pokazanie się trendy czy inne pedalstwo pod szyldem różnych fundacji i organizacji. Co później przekłada się na zbieranie kasy, która zostanie przez te podmioty zarobiona i z której jakaś tam jej część trafi na akcję ratowania jakichś misiów czy rysiów albo foczek, które oczywiście mam w dupie, bo wolę co miesiąc wspierać pajacyka i dożywianie dzieci, a nie zwierząt, których podstawowym prawem jest to, by mi smakowały. Warto też, interesując się jakąkolwiek tego typu organizacją, najpierw zapoznać z jej sprawozdaniami finansowymi i rocznym bilansem. Albo zrozumieć ich biznesplan, tych właśnie podmiotów. Bo przecież te biedne foczki czy polarne misie obrobione w Photoshopie wyglądają tak miło, a są takie biedne. Trzeba koniecznie wysłać pieniążki, by im pomóc, prawda? Ale głodne dzieci, ofiary wojen, gwałtów, chorzy, inwalidzi, oni już nie są tacy medialni. I dlatego specy od marketingu wybierają dla ekoterrorystów do ratowania zazwyczaj same fotogeniczne zwierzątka, najlepiej futerkowe pluszaczki. No bo przecież na jakąś brzydką stonogę nikt nic nie wpłaci. To jest zwykłe granie na uczuciach i marketing wirtualnego produktu, który nie generuje kosztów, ale przynosi ogromne zyski. Pamiętaj o tym, że nawet jeśli nie wpłacasz żadnych pieniędzy, to wybierając, jakiego rodzaju akcje niesienia pomocy polecasz lub zalajkujesz na jakimś zasranym Facebooku, to przełoży się na popularność tej akcji i przez to ilość zebranych środków od innych osób. Czy nawet zasrane dotacje unijne liczone w milionach złotych. Więc zastanów się, czy chcesz poczuć się lepiej wspierając biznes oparty na zdjęciach futrzanych zwierzątek, czy może jednak w pierwszej kolejności nieść pomoc ludziom. Ale wracając do godziny dla Ziemi. Przemysł, huty, fabryki, oświetlenie ulic, reklam i tak dalej. Tak, reklam też. Billboardów, które najczęściej są oświetlone halopakami, szczególnie w środku nocy, gdy nikt ich nie ogląda. To tu powinno się szukać w pierwszej kolejności czegoś, co można wyłączyć. Wprowadzać technologie, które są bardziej oszczędne przez cały rok, a nie jedną godzinę. No, ale to się tak pięknie nie sprzedaje i nie jest wirtualnym produktem bez kosztów. Więc ekoterroryści nie mają jak z tego zbierać swojego haraczu. Dlatego wolą godziny dla Ziemi i w pierwszej kolejności napędzanie show, a nie edukację, którą się tak zasłaniają. Jeśli nikt nie będzie tego ludziom wyjaśniać, to wraz z rozwojem tej idiotycznej akcji w różnych rejonach świata zaczną pojawiać się blackouty. Z powodu chwilowego, ale nadmiernego rozregulowania zapotrzebowania w sieciach energetycznych. I wtedy już nie chodzi o ekonomiczną katastrofę, tylko odpowiedzialność organizatorów takich debilnych akcji za powodowanie masowego zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Sprawdźcie sobie, ile osób straciło życie podczas różnych awarii energetycznych. Na przykład tej z 2003 roku w niektórych Stanach i Kanadzie. Ciekawi mnie tylko, czy wieczorną godzinę tej idiotycznej akcji wybrano w trakcie uśrednionego zużycia dobowej krzywki zapotrzebowania energetycznego zupełnie przez przypadek? Albo wskaźniki marketingowe? Czy może jednak ktoś poszedł po rozum do głowy i brał pod uwagę to, o czym przed chwilą mówiłem? Inna sprawa. Turbiny w elektrowniach węglowych. Tak, żyjemy w Polsce, Meksyku, Europy, który daje się dymać na pakietach CO2, siedząc na prądzie z pieca. Przez ciemnogród i ekoterroryzm również ten antyatomowy. No więc te turbiny, i piece, i reszta infrastruktury.
W elektrowniach węglowych potrzebują czasu na dostosowanie swojej pracy do aktualnego zapotrzebowania sieci. Na operacje uruchomienia czy zatrzymania konkretnych bloków to najczęściej wiele godzin i ogromne koszty. A tak czy inaczej, podczas tej godzinnej akcji paliwa będzie dostarczać się tyle samo, zachowując strategiczne rezerwy lub częściowo magazynując chwilowy nadmian energii systemem pomp i zbiorników wodnych. Gratuluję też idiotom, którzy na potrzeby akcji Godzina dla Ziemi zmienili rok temu, i w tym roku pewnie też zmienią, swoje strony internetowe na czarne gówna, twierdząc, że dzięki temu oszczędzi się prąd. Również tego typu ludzie napędzają takie durne akcje, bo są atechniczni i niemyślący. Nie chcą się dowiedzieć o tym, że czasy monitorów CRT w rozwiniętych krajach odeszły już w niepamięć, a większość dzisiejszych monitorów LCD, w które się właśnie gapimy, korzysta z technologii stałego podświetlenia. Są oczywiście różne technologie w matrycach. Jest też pasywny biały, pasywny czarny, ale wśród tego, co w ostatnich latach było na rynku najpopularniejsze, średnie zużycie energii monitora LCD wyświetlającego samą biel lub czerń, w przypadku czerni było około 5% większe. Jeśli ktoś martwi się o rachunek za prąd, a nie jakieś durne akcje, więc jest normalnym, zdrowym psychicznie człowiekiem, niech kupi sobie monitor na LEDach, a nie świetlówkach z obciążonym inwerterem. Albo po prostu przyciemni go w menu. Zachęcam do eksperymentu z watomierzem, bo zazwyczaj zmniejszając nieco jasność monitora, można oszczędzić około 10-20% energii i najczęściej nie widać przy tym gołym okiem żadnej różnicy w jakości obrazu. Podsumowując, oszczędzaj wszystko, wszędzie i zawsze. Oszczędzaj swoje pieniądze na rachunkach za prąd, wodę, gaz itd. Będziesz miał ich więcej na dziwki i wódkę. Ale jeśli chcesz poświęcić swój czas dla jakiejś idei, wybierz taką, która bezpośrednio niesie rzeczywistą pomoc. Najlepiej w pierwszej kolejności innym ludziom. Na przykład tym, którzy prądu w ogóle nie mają, a jest takich ludzi na świecie ponad miliard. Albo tym, którzy są głodni. Szczególnie dzieciom, których głód nie jest wynikiem ich złych decyzji, bo przecież są jeszcze dziećmi. A wracając do prądu, jeśli faktycznie się nim przejmujesz, zamiast wpatrywać się w gwiazdorów w telewizji, wyłączających gdzieś na godzinę światło, stojąc pod logo jakiejś konkretnej organizacji, odwiedź takie fora jak Elektroda czy Forum SEP, albo wiele innych tego typu miejsc w internecie, by poszukać informacji i porad, które sprawią, że będziesz płacić mniej cały rok zawsze. I czerp te informacje właśnie z takich miejsc, w których spotkasz często inżynierów i różnych specjalistów lub przynajmniej pasjonatów branży energetycznej czy elektroniki, a nie jakichś ekoterrorystów i ich speców od marketingu. Nara.